edukacja, polityka prorodzinna. Będziemy chcieli wprowadzić zniżki dla komunikacji miejskiej, jeżeli chodzi o rodziny. Na przykład 100-złotowy bilet na pierwszą strefę dla rodziny, która bez względu na to, czy ma jedno, czy dwójkę dzieci, a dla rodzin z kartą dużej rodziny będziemy chcieli wprowadzić darmową komunikację dla całej rodziny, dlatego że jesteśmy przekonani, że rodzina to nie jest wydatek, to jest inwestycja, którą musi i powinna ponieść również Warszawa. Proszę Państwa, będziemy chcieli, jest jeszcze jeden duży wstyd dla polityki prowadzonej przez Hannę Gronkiewicz-Waltz w tym mieście. Mianowicie przez 12 lat nie udało się rozwiązać żadnej z 18 dzielnic, proszę Państwa, Warszawy, problemu żłobkowego. Wszędzie, w każdej dzielnicy brakuje dostępu do żłobków. Jakie to ma znaczenie? Ma to zasadnicze znaczenie, bo jeżeli nie ma, tysiące osób ustawia się w publicznej ofercie w kolejce do żłobków, tysiące osób w ogóle nawet nie staje do tej kolejki, bo wie, że to nie ma żadnego sensu, że nigdy się nie dostanie. Jeżeli nie dostanie się ta osoba do prywatnego żłobka, co to oznacza? To oznacza, gdzie ta oferta też jest ograniczona, to oznacza, że trzeba, proszę Państwa, wynająć opiekunkę. A wynajem opiekunki dla, nie wiem, rodziny, młodej rodziny na dorobku, to jest koszty, nie wiem, może być nawet ponad 3000 zł. Kogo na to stać dzisiaj? Dlatego podstawowym zadaniem Warszawy, jednym z najważniejszych zadań Warszawy, będzie to, żeby wybudować sieć żłobków i przedszkoli, tanich miejskich żłobków i przedszkoli. To jest podstawowe zadanie miasta i to jest też nasze twarde zobowiązanie. To będzie jeden z pierwszych programów, które przeprowadzimy, jak wejdziemy do ratusza. Budowa 50 nowych żłobków i przedszkoli. I chcę Państwu powiedzieć, że to jest naprawdę w dzisiejszym świecie stosunkowo tanie i stosunkowo szybko można to zrobić. Budowa, nie wiem, żłobka to jest około 4 milionów złotych, które stoi przecież na lata. Można to robić w systemie modułowym, czyli budować naprawdę bardzo szybko. A jak Państwo słyszeliście, Warszawa rocznie miliardy nie wydaje na inwestycje, dlatego naprawdę to jest wyzwanie, któremu po prostu musimy sprostać. Kolejny, proszę Państwa, kolejną kwestią jest nie jest tylko edukacja wczesno-przeszkolna, ale edukacja w ogóle jako taka. I tu jest, proszę Państwa, zasadnicza różnica na przykład pomiędzy mną, a moim szanownym kontrkandydatem, który nazywa się Rafał Trzaskowski, tym głównym, bo będą nie kolejni. Też prawda? Ma Pan rację. I tak, i proszę Państwa, na czym polega ta różnica pomiędzy nami? Różnica pomiędzy nami polega, jak zobaczycie Państwo, o czym mówił w przeciągu ostatnich już prawie 3 tygodni głównie mój szanowny kontrkandydat, to on mówił, że dla niego bardzo ważnym zadaniem, wyzwaniem, marzeniem jest to, żeby jako prezydent miasta stołecznego Warszawy mógł udzielić ślubu swojemu zastępcy z jego partnerem. Proszę Państwa, no i oczywiście przy okazji mówił o tym, o bardzo dużym wsparciu Warszawy dla Marszu Równości i w związku z tym o czym? O dodatkowych środkach na edukację seksualną. I tu jest, proszę Państwa, podstawowa różnica pomiędzy mną a Rafałem Trzaskowskim, bo ja chcę Państwu twardo zadeklarować, że jak zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, ani złotówki z Państwa pieniędzy nie wydam na ideologię.